pan tu robi? Wyłączyła pani komórkę. Światło się pali w gabinecie. Samochód stoi na dole. Sprawdzam, czy coś się nie stało. Co to są za metody? Nawyki zawodowe? Zwykła ludzka troska. To źle? W takim razie dziękuję. Nic się nie stało. Przepraszam, ja muszę wrócić do pracy. Chciałem coś zaproponować. Wyjazd do Barcelony. Najlepszy hotel. Osobne apartamenty. Chciałem, żeby odpoczęła pani w jednym z najpiękniejszych miast, jakie znam. Panie Ryszardzie, obawiam się, że doszło do dużego nieporozumienia między nami. Pan jest moim klientem, ja jestem pańskim adwokatem. I nasze relacje nie mogą ulec zmianie. W sprawach służbowych zapraszam pana jutro o 10:00 do mojej kancelarii. Gdyby mnie nie było, to wspólniczka zajmie się panem na pewno. Co się stało? Proszę dać mi spokój. Nie. Dopóki się nie dowiem, co zaszło. Proszę stąd wyjść!